Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu: surowce cukiernicze. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Jaja i ich przetwory to bardzo ważne surowce w produkcji cukierniczej. Jako dodatek do wyrobów cukierniczych wpływają dodatnio na cechy organoleptyczne, poprawiają strukturę i barwę wyrobów, a ze względu na bogactwo składników pokarmowych, podnoszą także ich wartość odżywczą. W przemyśle cukierniczym mają zastosowanie jaja kurze oraz ich przetwory: jaja świeże, płynne przetwory jajeczne, całe jaja płynne żółtka lub białka, jaja w sprayu, mrożone masy jajowe, całe jaja żółtka lub białka, suszone przetwory jajeczne, jaja w proszku, z całych jaj, z samych żółtek lub z samych białek, albumina. Zgodnie z obowiązującymi normami, wyróżnia się klasy jakościowe jaj spożywczych oznaczone symbolami: A klasa pierwsza, B klasa druga, C klasa trzecia. Jaja klasyfikuje się także według masy: jaja bardzo duże powyżej 73 g oznaczane symbolem XL, jaja duże od 63 do 73 g oznaczane symbolem L. Jaja średnie od 53 do 65 g oznaczane symbolem M, jaja małe o wadze mniejszej niż 53 g oznaczane symbolem S. Jaja stanowią najbardziej wartościowy produkt spożywczy, ponieważ zawierają niemal wszystkie składniki pokarmowe niezbędne dla człowieka. Jaja zawierają Pełnowartościowe i dobrze przyswajalne białko, głównie owoalbuminy, z dużą zawartością aminokwasów egzogennych. Tłuszczowce, lipidy, w tym również cholesterol, który jest szczególnie łatwo przyswajalny, zlokalizowane są w żółtku dzięki zawartości lecytyny o właściwościach emulgujących. Węglowodany. Witaminy A, D, E, K oraz karoten, a także witaminy B1, B2. Pepe. Jaja mają wiele cech przydatnych technologicznie: zdolność do koagulacji, ścinania się, właściwości wiążące i zagęszczające, właściwości spulchniające poprzez wiązanie gazów, tworzenie piany, właściwości emulgujące. W cukiernictwie właściwości jaj wykorzystywane są do produkcji ciast, mas cukierniczych, kremów i lodów. Jaja świeże i przetwory jajeczne mają zastosowanie w produkcji herbatników, biszkoptów, makaroników i wafli. Podnoszą ich wartość odżywczą, tworzą strukturę i spulchniają. Białko jaj kurzych, w różnej postaci, stosowane jest powszechnie jako substancja pianotwórcza przy produkcji ptasiego mleczka, chałwy, nugatów, wyrobów żelowych i pieczywa piankowego. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.